Poniedziałek, 19 października, Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, czyli subiektywny przegląd wydarzeń. Zaczynamy od pandemii, bo to nas najbardziej, z całym szacunkiem dla zatrzymania Romana Giertycha, dotyczy i interesuje. Rząd kolejny raz wprowadził nowe obostrzenia, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, bo przybywa osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. I tak na przykład lokale gastronomiczne nie są już czynne do 22, tylko do 21 w obu strefach. W sklepach 5 osób na kasę, przepraszam, na działającą kasę, zakaz wesel w strefie czerwonej, w strefie żółtej maksymalnie 25 osób i bez tańczenia, wesele bez tańców, bez sensu. Baseny w obu strefach zamknięte, siłownie i centra fitness zamknięte, choć to się może zmienić pod wpływem nacisku branży. Jeśli chodzi o organizację kongresów i targów, to jak czytamy na stronie gov.pl, w strefie czerwonej zakaz organizacji kongresów i targów, a w strefie żółtej kongresy i targi mogą być organizowane wyłącznie online. Z czego wynika, że w strefie czerwonej nawet już online jest niemożliwy. W kościołach w strefie czerwonej jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, w żółtej jedna osoba na 4 metry, szkoły średnie zamknięte, no to sobie pochodziłam do szkoły, powiedziała moja córka. Może umówmy się tak, rząd niech ogłasza zmiany i zmienia obostrzenia nie co tydzień, to stanowczo za rzadko, ale codziennie. Czujemy się po prostu zbyt bezpiecznie. Człowiek potrzebuje, żeby się działo, żeby było dynamicznie. Co tam plany, ustalenia, wydane pieniądze i tak dalej. My, ludzie, potrzebujemy zmian. Potrzebujemy nowych regulacji, obostrzeń, restrykcji, zakazów, kar i gróźb. Tego oczekujemy od rządu. Potrzebujemy też, żeby nas straszono, bo lubimy się bać, lubimy jak ktoś w nas zasiewa taki niepokój, taką grozę, takie złe wieści, fatalne przewidywania. I tego właśnie oczekujemy. Od rządu, ale głównie od mediów. My, czytelnicy, internauci, widzowie, lubimy te czerwone plansze i paski z napisem pilne, śmiertelne żniwo, czy lawinowo rośnie liczba zgonów. To bardzo dobrze działa na nasze głowy, to nas uspokaja i jednocześnie oczywiście wzmacnia naszą odporność. I mam taką konkretną propozycję na najbliższy czwartek. Niezależnie od tego, co się będzie działo, choć wiadomo w gruncie rzeczy, co się będzie działo, od kolejnego weekendu w obu strefach lokale gastronomiczne już nie do 21, ale do 20. Zresztą należy co tydzień redukować, czyli w kolejnym tygodniu do 19, potem do 18 i tak dalej. Komunikacja miejska, kolejna redukcja, na przykład 5 osób, albo nie, 3. Albo nie, 4 osoby na tramwaj i powiedzmy 3, albo nie, no 5 osób na autobus przy zachowaniu bezpiecznej odległości między nimi, czyli może być zajęte co 6 miejsce, ale ukośnie i naprzemiennie oraz z zachowaniem co najmniej 3 metrów odległości pomiędzy zajętymi fotelami w linii prostej. Jeżeli jednak nie wszystkie dozwolone miejsca będą zajęte, ta odległość może być zmniejszona o pół metra, pod warunkiem, że na kolejnych przystankach nie wsiądą nowi pasażerowie. Maseczki obowiązkowe także podczas kąpieli w basenie. A nie, przepraszam, baseny zamknięte. Obowiązkowe również podczas... A co tam, pod prysznicem, podczas snu, podczas seksu. Dobrze byłoby też wprowadzić obowiązek posiadania maseczki przez kierowcę, który jedzie sam, po to, by zmniejszyć ryzyko zarażenia kierownicy i skrzyni biegów, a także samego kierowcy, który mógłby po prostu zarazić samego siebie. No i oczywiście maseczki także podczas prowadzenia programów w telewizji i internecie, takich na przykład jak w telegraficznym skrócie, przy czym niektórzy już tak robią, choćby ze względu na bezpieczeństwo niewinnych osłów. Epidemiolodzy z Harvardu, Oxfordu i Stanford otwarcie skrytykowali wiodącą strategię walki z COVID-19. Wyrazili swoje obawy dotyczące niszczącego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dominujących polityk walki z COVID-19. Ich zdaniem aktualna polityka lockdownu powoduje dewastujące następstwa w dziedzinie zdrowia publicznego. Wśród przewidywanych negatywnych konsekwencji eksperci wymieniają m.in. coraz gorsze skutki chorób układu krążenia, mniej badań przesiewowych w kierunku nowotworów i pogarszające się zdrowie psychiczne, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu śmiertelności w najbliższych latach, przy czym największy ciężar będą musieli udźwignąć przedstawiciele klasy pracującej oraz młodszej części społeczeństwa. Na szczęście senator PiS Stanisław Karczewski zdradził alternatywną strategię walki z wirusem, którą najpewniej rząd oczywiście weźmie pod uwagę. W rozmowie z RMF stwierdził:
Proponuję jabłka. Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora. Zachęcam do jedzenia owoców, zachęcam do aktywności fizycznej, do podnoszenia odporności. Dwa jabłka to będzie wystarczające. Dwa jabłka. Tak proste i tak genialne. Ludzie na całym świecie mogą już spać spokojnie. Dwa jabłka dziennie uodparniają na wirusa. Proponujemy powołać senatora Karczewskiego na ministra zdrowia lub rolnictwa, w zależności od tego, co będzie większe, spadek zachorowań czy zbyt jabłek. Polskie powiedzenie również jest takie, jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora, więc ja zachęcam do jedzenia owoców. Pan naprawdę serio mówi teraz, że metodą na koronawirusa będą grójeckie jabłka? Medialna papka wylewa się niestety coraz szerszym strumieniem. Pilne, ważne, z ostatniej chwili, tak krzyczą do nas nagłówki. Cristiano Ronaldo zakażony koronawirusem, Zygmunt Solorz zakażony koronawirusem, tak podaje Onet, a wraz z nim kilkanaście innych redakcji. Łukasz Szumowski ma koronawirusa. Najpierw ma, potem nie ma, potem znowu ma. Sensacja. No tak, Cristiano Ronaldo, Zygmunt Solorz, Łukasz Szumowski mają koronawirusa. Podobnie jak prawie 80 tysięcy innych osób w Polsce. Po co nam takie informacje? Czy dzięki nim czujemy się bezpieczniejsi? Wiemy więcej o zagrożeniu? Wiemy, jak się przed wirusem chronić? Nope. No nie, więc dlaczego? No bo Cristiano się klika i oto jest cała prawda na ten temat. Przejdźmy jednak teraz do poważnych informacji. Jak podaje Wirtualna Polska, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego zapewnia, że Jarek nosi maseczkę. Naród odetchnął z ulgą. Słońce narodu, naczelnik, duchowy przewodnik nosi jednak maseczkę. Jesteśmy bezpieczni. Coraz większe trudności z dostępem do leczenia chorób przewlekłych. 7 na 10 respondentów twierdzi, że mają trudności, kiedy potrzebują kontaktu z lekarzem. W związku z tym prawie połowa pacjentów obawia się zaostrzenia chorób i powikłań. Tak wynika z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat. Narastający problem potwierdza w wywiadzie dla Polska The Times profesor Piotr Kuna. Wielu pacjentów ma od marca 2020 roku ograniczony dostęp do leczenia. Jednostki ochrony zdrowia zbudowały bariery dla chorych. To się może teraz odwrócić przeciwko naszym pacjentom i liczba zgonów zacznie rosnąć. No to teraz mam zagadkę. Jeśli śmiertelność zacznie gwałtownie rosnąć, to czy z powodu koronawirusa, czy raczej zaniedbania leczenia chorób przewlekłych? Premier Morawiecki szykuje nowy projekt patriotyczny. Idąc za ciosem po ogłoszeniu przed wyborami końca pandemii, gdy koronawirus jest przecież w odwrocie, premier Mateusz Morawiecki zajął się wreszcie sprawami wagi państwowej. Ogłosił pracę nad nowym projektem patriotycznym Polska na tak. W założeniach projektu znalazło się m.in. zwiększenie liczby lekcji historii w szkołach i postawienie przed każdą szkołą masztu z polską flagą. Według ustaleń Wirtualnej Polski szef rządu zabierze w tej sprawie głos w bliżej nieokreślonej przyszłości. I właśnie o to chodzi. Wirus, lewacki wirus, powiedzmy sobie jasno, w odwrocie, ucieka w popłochu, a pan premier dobija go ostatecznym patriotycznym ciosem. Co więcej, według ustaleń redakcji w telegraficznym skrócie COVID-19 także zabierze głos w sprawie swojego odwrotu w bliżej nieokreślonej przyszłości. To jest sprawa oczywiście bardzo głośna. Mecenas Roman Giertych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura w Poznaniu postawiła mu zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia ze spółki deweloperskiej kwoty około 92 milionów złotych. Pojawia się wiele pytań w tej sprawie, ale na pierwszy plan wychodzi pytanie podstawowe. Czy sprawa zatrzymania Romana Giertycha ma wymiar polityczny? I już odpowiadam, nie ma. Proszę o zachowanie powagi, jeszcze raz powtórzę, nie ma. Pełnym zdaniem poprosimy Panią Orłoś. Bardzo proszę. Zatrzymanie Romana Giertycha przez CBA nie ma w najmniejszym nawet stopniu wymiaru politycznego. Ma tylko i wyłącznie wymiar sprawiedliwości. Branża fitness protestuje przeciwko ograniczeniom, jakie spadły na siłownie i kluby fitness. Nie wiadomo, czy protesty przyniosą skutek, ale mnie ciekawi fakt, że tak, restauracje i bary otwarte, sklepy otwarte, kościoły otwarte, baseny i siłownie zamknięte. Rząd na pewno wie, co robi. Jestem pewien, że swoje decyzje opiera wyłącznie na twardych danych i głębokich analizach. Z pewnością kluby fitness i baseny są szczególnie silnym siedliskiem koronawirusa i nie ma co porównywać ich ze sklepem, w którym wszyscy dotykamy po sobie, co popadnie, czy kościołem, w którym ksiądz wydaje komunię świętą.
czy instaluje technologię NASA. Z pewnością w restauracjach czy barach ludzie stykają się ze sobą rzadziej niż na przykład na takim basenie oddzieleni torami. Nawet uwzględniając to, że ktoś tam kiedyś powiedział, że uprawianie sportu wzmacnia odporność, tak potrzebną do walki z COVID-em, a ktoś inny dodał, że poprawia kondycję psychiki, niebezpieczeństwo jest zbyt duże. Zakazać i spokój, w domu siedzieć, a nie fitnessy czy jakieś tam pływalnie. Zresztą rowerzystów i innych lewaków to bym po prostu pozamykał. Niekoniecznie w domu. I byłby spokój. Program żywnościowy ONZ z pokojową Nagrodą Nobla. Tak, to jest prawda. ONZ dostało pokojową Nagrodę Nobla. Proponowałbym jeszcze kilka innych kandydatur, na przykład papieża Franciszka albo Czerwony Krzyż. Ewentualnie program Polska na tak Mateusza Morawieckiego. Za to Nobla z ekonomii powinien moim zdaniem otrzymać kto? Oczywiście minister Jacek Sasin za przewalenie 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, to się już nie powtórzy. Już. Antek tak się zmartwił, że Jacek Sasin nie otrzymał Nagrody Nobla, że jakoś tak posmutniał i w tym właśnie, tym razem niewesołym nastroju zapowie kawałek muzyczny w programie w telegraficznym skrócie. Antosiu, bardzo proszę. Co to jest? Witam. Dziś w dziale muzycznym będzie smutno, bo będzie o pogodzie. Jak chyba wszyscy już zdążyliśmy zwrócić uwagę, na dworze jest brzydko, szaro, ponuro, leje. Jest zimne jak skurwi***. A do tego nowym ministrem edukacji został straszny idiota. Na szczęście jest Kasia Kowalska i jej antidotum. Antek wprowadził taki nostalgiczny nastrój trochę, więc na zakończenie coś na uśmiech, bo nie można tak się ciągle stresować i martwić. Jak podało Radio Z na stronie internetowej w związku z karambolem na A1 pod Kutnem, kierujący Skodą 45-latek wpadł w poślizg i uderzył w radiowóz, który srał na sygnałach świetlnych na pasie awaryjnym. Jedna litera, a robi różnicę. I to już dziś wszystko w programie w telegraficznym skrócie. Pozdrawiamy wszystkich widzów, pozdrawiamy wszystkich patronów, szczególnie serdecznie. Dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam na kolejny WTS, czyli program w telegraficznym skrócie. Do zobaczenia wkrótce.